Siemanko, jak sprawdzić, czy hamulce mamy do wymiany? Na początku zerknijmy sobie na tarcze hamulcowe, czy nie mają jakichś rantów, wyżerów. Tak jak widzicie, tutaj u mnie jest prosto, tutaj w tym miejscu też dużego rantu nie ma, zbiera równo, nie ma tutaj żadnych jakichś rowków po kamieniach, czy tam, że klocek by nierówno to zbierał. Odnośnie klocków następnie sprawdźmy sobie, w jakim są stanie. Jak widzicie, u mnie ten klocek jeszcze wygląda ok. Oczywiście należy to sprawdzić z drugiej strony, bo może zdarzyć się tak, że będzie nam zbierało z jednej, a drugi będzie prawie że cały. Także tutaj hamulce są jeszcze ok. Klocki, gitara, tarcze, gitara. Tutaj co widzicie, taki delikatny nalot, no to jest po deszczu, popadało, spora burza była w nocy, także to nam w niczym nam nie przeszkadza. Oczywiście sprawdźcie sobie też stan tutaj tych przewodów hamulcowych, czy nie są popuchnięte, czy nie ma tutaj żadnych przecieków. Oczywiście to jest wasze bezpieczeństwo. Później nagram filmik w busie, w bokserze z przodu, bo tam z tego co kojarzę, hamulce już będą do roboty, także zobaczycie sobie różnicę tutaj w tych klockach, jak to wygląda, i tarczach, i w porównaniu co mam na busie, jak to wygląda, bo tam niedługo będzie wymiana hamulca. No dobra, teraz sprawdzimy sobie tutaj, czy coś jest do roboty. I tak, jeśli klocka mamy tutaj jeszcze sporo, z tego co widzicie, to tarcza woła o pomstę już do nieba. No, spodziewałem się, że będzie do wymiany, ale że aż w takim stanie to nie myślałem. Nie wiem, czy będziecie widzieć, tutaj już rant jest bardzo, bardzo duży, że nawet nie będę tego mierzył suwmiarką, bo ogólnie nowa tarcza ma swoją maksymalną wartość, tak jak nowa tarcza, i wartość minimalną, do której możemy tą tarczę wjechać. Tutaj już na oko widać, że to jest już dawno przekroczone. Także tutaj już mamy, szykuje nam się robota, będziemy wymieniać tarcze. No i wiadomo, że jak wymieniamy tarcze, to od razu zakładamy nowe klocki, bo starych oczywiście się nie zakłada w takim przypadku. Nawet jeśli weźmiemy sobie tutaj palcem, to czuć, że ona jest taka, no nie jest równa, ona jest taka, ma takie tutaj górki, dołki. Jeszcze jest zmęczona ta tarcza. Poza tym, tutaj od tej strony mamy tutaj tą gumkę, tutaj tą czarną, taką osłonę prowadnicy. Jak widzicie, ona też już jest tutaj dziurawa. Także to też wszystko jest do wymiany. No to auto mam od niedawna, także dopiero się wezmę za porządki. Tam Volvo jest wszystko ok, bo tam hamulce były robione z tyłu. Z przodu może tam w tym Volvo jeszcze coś będziemy robić, bo tam już chyba tarcze się pokrzywiły. A tutaj, no jak widzicie, tu jest roboty, no i tarcze do wymiany. Także szykują się następne odcinki. Trochę porozkręcałem i posprawdzałem. Tutaj prowadnica zacisku nam chodzi. Tutaj stoi całkowicie, nie drgnie. Także trzeba też to będzie robić. Całe szczęście tej gumki wyglądają na całe, w tym patrzyłem. To te tłoczki nie wyglądają na skorodowane, także myślę, że to się oczyści, nasmaruje i będzie dobrze. Jeżeli macie ochotę oglądać, to ciekawiłem was, to zasubskrybujcie. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts.